Pokój dobro. Słuchajcie, my się po prostu nie zajedźmy, dobrze? Bo to, co się dzieje teraz w internecie, to jest jakiś dramat. Ludzie, którzy uważają się za inteligentnych tylko dlatego, że po kimś pojadą, kogoś zaorają albo mają na coś Anę, prawda? Uważają się za bezkarnych, jedni drugich naparzają, obrażają w internecie, grożą im nawet. Nie próbując znaleźć dialogu i kontaktu, tak nie może być. Naprawdę to od nas zależy świat, w jakim żyjemy i jaki on dookoła jest. I to, co jest jakąś zmorą, plagą, wydaje się, współczesności, to jest brak szacunku do siebie nawzajem. Brak szacunku do siebie nawzajem, tak, że zobaczę kogoś, kto jest inny, kto uważa inaczej niż ja, kto ma inne swoje racje. Przecież to mi nie daje prawa do tego, żeby tego człowieka niszczyć, żeby po nim cisnąć, żeby w jakiś sposób go obrażać. I to jest właśnie patointeligencja, bo komuś się wydaje, że wie lepiej, dlatego po prostu kogoś dotknie, dlatego kogoś po prostu przyciśnie, albo zwyczajnie w świecie zbluzga, obrazi. Wiecie, o czym mówię? W internecie tego jest tak dużo, to jest chore. Słuchajcie, to po prostu jest chore. Człowiek ma być dla człowieka człowiekiem. Człowiekiem. My nie jesteśmy dla siebie wrogami. Po prostu nie dajmy sobie wmówić, że człowiek dla człowieka jest wrogiem. Nie. My nie jesteśmy dla siebie wrogami. My na tym gruncie ludzkim jesteśmy naprawdę braćmi i siostrami. Po prostu jesteśmy ludźmi. My się różnimy, ale możemy znaleźć jakąś płaszczyznę rozmowy. Możemy znaleźć jakąś płaszczyznę wspólnych interesów. Możemy także posiąść umiejętność wymiany zdań, po prostu dialogowania, tak? Czyli spotykania się dwóch różnych światów, rzeczywistości, umysłów, słów. I to, co się między dwojgiem ludzi, nawet o różnych poglądach, zadziewa, prawda, w trakcie rozmowy, kiedy ja z góry nie zakładam, co on powie, to ja podchodzę do niego, można powiedzieć, z czystym umysłem, jestem ciekawy, jak on to przedstawi, ja daję mu swoje kontrargumenty. I to, co się wtedy zadzieje, to jest ta wartość dodana. To, co się ostatnio po prostu wyczynia, to jest chore. I co jakiś czas oczywiście różni celebryci, różni politycy, różni ludzie zaczynają apelować, aby siebie nie hejtować. Ja dzisiaj też chcę to powiedzieć, bo o tym trzeba przypominać. O tym trzeba przypominać, żeby brać odpowiedzialność za słowo, za swoje zachowania. Po prostu, abyśmy przeżywali ten świat dojrzale, a nie prostacko. Abyśmy nie byli po prostu tacy. Aby się nie okazało, że jesteśmy karłami inteligencji i po to inteligencja to będzie jeszcze naprawdę jakiś awans społeczny wobec tego, co mamy przede wszystkim w sercu czy w umyśle. Nie, my jesteśmy powołani do wielkich rzeczy i czyńmy ten świat taki, w jakim chcielibyśmy żyć. Czyńmy ten świat dobry i piękny. Czyńmy ten świat bardziej ludzki, a dla ludzi wierzących czyńmy ten świat również bardziej boski, bardziej pełen miłości i zmierzający do ostatecznego celu. Wierzący czy niewierzący, ksiądz czy ateista, jesteśmy w stanie się naprawdę na gruncie ludzkim dogadać i tego bym sobie razem z wami po prostu życzył. Pokój i dobro.